Co do domu? Gdzie ja mam iść? Słuchajcie, same krzaki tutaj są. Miało być tak pięknie. Tu wszędzie krzaki. Którędy do domu? Przeglądając w internecie mapy satelitarne okolicznego terenu, trafiamy na byłą jednostkę wojskową porzuconą w lesie. Parę budynków, fakt. Od głównej drogi może kilometr. Ale najciekawsze obok niej jest takie fajne miejsce z dwoma budynkami, z betonowym placem, który wygląda na stary, porzucony dywizjon rakietowy. Mamy tutaj 6 miejsc po prawdopodobnie stacjonowaniu wyrzutni rakiet. To nas zainteresowało i tam też się przenosimy. Siema mordeczki, ten odcinek to wycieczka w małopolskie lasy. Jak widzicie, tu przystoimy przy jakiejś drodze na leśnym parkingu. Pan Marek pokaże parking w tamtą stronę, proszę. O, jesteśmy. Tak, będziesz musiał rejestrację wyciąć. A dlaczego? Jesteśmy w miejscu publicznym. Dlaczego jesteśmy przy tym parkingu, słuchajcie? Ponieważ siedząc, dubiąc po mapach goglowskich, cicho, znaleźliśmy na mapie tutaj Małopolski opuszczoną jednostkę rakietową. Na zdjęciach wygląda w całkiem dobrym stanie. Postanowiliśmy to zobaczyć, dlatego że mamy niedaleko i pójść jej poszukać. Czeka nas wycieczka do lasu i mam nadzieję, że będzie ona owocna. Prawda, panie matku? Tak. No, widzicie, także stary człowiek się też będzie musiał ruszać. I może. To ja nie wiem, czy może, no nieważne. Nie przedłużając, kochani, idziemy w tamtą stronę. Pan Marek pokaże zielony szlaban. A że to tam. Widzicie, tak się prowadzi, żeby kolega się też rozgadał. Lecimy z tematem. Już. Cięcie. Słuchajcie, z parkingu, na którym się zatrzymaliśmy, musimy iść tą drogą i później według mapy gdzieś tam w prawo. Nie będziemy tam dojeżdżać, no bo widzisz, szlaban jest zamknięty. A my sobie to możemy obejść po raz kolejny i iść tą drogą w kierunku do tej jednostki. To idziemy. Jak widzicie taką latarnię, to znaczy, że jesteśmy już blisko. Przeszliśmy, słuchajcie, prawie, nie wiem, z kilometr tą drogą, którą widzicie za moimi plecami i dotarliśmy wreszcie do czegoś takiego. Panie Marku, pan się obróci, pan pokaże. Ta-da! Spóźniłeś się. Jak to tak? No dalej. Dalej. No to dobra, słuchajcie, jesteśmy przed jednostką wojskową, o której istnieniu niewiele wiemy. Wiemy, że jest to jednostka rakietowa. Jak widzicie, bramy mamy zamknięte, ale co najciekawsze, te wszystkie tabliczki, znaki, kutki, to wszystko wygląda na nowe. Tutaj mamy jakąś imitację kamery, jak widzicie. Się dowiemy później, czy to jest imitacja. Bo tutaj, o, bo tu ta jama nie powinna, tak? O. Czekajcie, prawie. Trzyma się. W każdym razie, skoro tędy nie można przechodzić, jest tutaj napisane wyraźnie, przejście zabronione, tak? Zabronione pisze. No dobrze, no jest napisane, tak? To słuchajcie, żeby nie było, że przechodzimy przez bramę. Tylko zabronione. Tamtędy nie można, ale tędy nic nie piszą, że nie można. No więc... Ta-dam! No więc jesteśmy, żeby nie było, tędy nie przechodziliśmy. Pan pokaże, panie matku, tak? Zamknięte nadal. No. No i słuchajcie, no to co? Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Ale powiem wam szczerze, że to nie wygląda, jakby to było opuszczone, prawda? I śmiem domniemywać, że nawet jest tu prąd. Dobrze, panie Marku, proszę.
Gdy szukaliśmy informacji o tym miejscu, okazało się, że jednostka ta stanowi 17 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej kraju i została utworzona w 1962 roku. O tej jednostce tak naprawdę bardzo mało wiemy i bardzo mało informacji znajduje się w internecie. Wiemy jedynie, że znajdował się tutaj 17 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej kraju i że w 2020 roku został wystawiony do sprzedania przez Agencję Mienia Wojskowego w Krakowie. Cena bagatela na tamte czasy 1 100 000 zł. Z tego, co czytamy dalej w artykule, działka miała zostać sprzedana firmie, która zajmowała się produkcją tworzyw sztucznych, ale po protestach mieszkańców władze odstąpiły od tego przetargu, tej transakcji. Powierzchnia tej jednostki to prawie 3 hektary, a znajdują się tutaj jeszcze olbrzymie garaże, hangary, dawne koszary i zabudowania pomocnicze. Są, jak widać, w dobrym stanie. Jak czytamy, widać, że ktoś dba o to miejsce na bieżąco, bo nawet okna są czyste. Przechadzaliśmy się po tym rejonie, nie wiem, z 30 minut. Nie spotkaliśmy żywej duszy. Wszystkie drzwi i okna były pozamykane. Gdzieniegdzie widzieliśmy nowe kamery. Spotkany przypadkiem spacerowicz na pytanie o tą jednostkę stwierdził, że ona jest opuszczona od długiego czasu. Natomiast co jakiś czas na tym terenie odbywają się ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dobra, słuchajcie. Wyniuchaliśmy jakiś czas temu na mapie takie coś. Była jednostka wojskowa, rakietowa tuka. Kamera to widzi, bo koledzy się ręce trzęsą tutaj, mnie też. Stabilizacja jest. Tutaj macie byłą jednostkę wojskową, słuchajcie, dotarliśmy do tego miejsca. Te wszystkie budynki obeszliśmy, no powiem tak, no szału nie ma. Jeżeli jednostka rakietowa, to muszą gdzieś być miejsca po wyrzutniach. I teraz, gdy sobie przesuniemy, no to strefa, tak jest, gdy sobie przesuniemy ekran, widzimy coś takiego tutaj, o. Widzicie? Więc najpierw sobie obejdziemy tą jednostkę, zobaczymy, co tutaj nas czeka ciekawego. Ty, patrz, tam jest trafą, widziałeś? No jest. I nawet buczy. Chyba ci w uszach. Możliwe. A później, jak sobie tu pochodzimy, to potem podejdziemy sobie tutaj zobaczyć. A co zobaczymy, to również i wy zobaczycie na naszym jakże wspaniałym i profesjonalnie zmontowanym filmie. No. No to idziemy, panie Marku, idziemy. Dobra, kochani, żarty się skończyły. Skończył się też asfalt. Powoli kończy nam się kolega. Za to zaczynają nam się płyty. A po takich płytach, panie Marku, wiadomo, jeździło co? Co? No co, pojazdy wojskowe, przecież nie czołgi. No, dlaczego by nie? Nie w tej jednostce. No dobrze. W każdym razie, słuchajcie, jedziemy w kierunku tego miejsca, które widzieliście wcześniej. Strefy. No, no dobrze, niech będzie strefa, ale ludzie może nie wiedzą, co to jest strefa. Im się strefa kojarzy ze strefą wykluczenia na przykład. No, możecie tam bądź strefą 51. W każdym no, coś podobnego, dobre myślenie. No, w każdym bądź razie idziemy sobie w kierunku tego miejsca, które widzieliście na ekranie telefonu. Oprócz miejsce, mamy na... gdzie były wyrzutnie rakiet. Dokładnie. I tutaj mamy następne trafo, czyli bez wątpienia jest tutaj
prąd. Widzicie, tu mamy stare trafo, a tu mamy nowe. Jak technika poszła do przodu. Miniaturyzacja to się nazywa. Więc jeżeli będziecie się pytali, czy tu jest prąd, na 99,9% mamy tutaj gdzieś zasilanie. Zobaczcie. Nawet dwa. Tak pokażę. Widzicie, kochani? Już tutaj jesteśmy. Za chwileczkę powinniśmy mieć już coś po naszej lewej stronie. A o tym, że jesteśmy w dobrym miejscu, jak tutaj kolega mówi, pokaż ten nasyp, no to pokazuje ten nasyp. Bo tutaj na takich nasypach, za takimi nasypami, panie matku, co stały? Stały pojazdy. Dobrze, bardzo dobrze, niedostatecznie. Przypuszczam, że gdybyśmy poszli tą ścieżką, też byśmy gdzieś tam znaleźli. No i zobaczcie, co my mamy tam dalej na końcu drogi. Być może będziecie widzieć, być może nie, ale my go wam zaraz pokażemy. Widzicie, on już się tam się wyłania. Możliwe, że ma każdą rację. To my tutaj mijamy po prawej. Kolejny nasyp. Zobaczcie, tu w tych krzakach. Być może będziecie widzieli, być może nie. Czyli tam się parkowało, było się niewidoczne, wystawało tylko trochę i zobaczcie. Amerykanie nic nie widzieli. Dokładnie, a ruskie tym bardziej. Zobaczcie. Co my tutaj mamy ciekawego? Myślę, że to były te większe rakiety Wołchów. Widzicie, zasięg jaki... 250 km. Jaki ładny teren. No, trzeba podejść, zobaczyć. Co tam masz, panie Marku? Jakbyś tak chciał się schować. Zobacz, jaka ładna pałatka. Ktoś szybko ucieka. Może być. Słuchajcie, teraz spróbujemy znaleźć miejsca, gdzie stały prawdopodobnie, skoro to jest jednostka rakietowa, no to wyrzutnie rakiet. Z góry to wygląda obiecująco. Próbowaliśmy wysłać drona w kosmos, ale no niestety ten obszar dalej figuruje jako zakaz lotów. Więc zostajemy wdzięczni mapom Google za to, że oni mogą latać, a my nie. Jak widzicie, mamy ścieżkę, którą się poruszamy. Tak to wygląda w rzeczywistości. My sobie idziemy tędy, budząc wszelkiej maści. Nie, czekaj Marek, my źle idziemy. My powinniśmy iść tutaj. Nie wiem, no, teraz właśnie zgubić się w lesie, kto by pomyślał. Wierzyć tej mapie, to powinniśmy iść tędy. O, właśnie tu. Natomiast sami jesteśmy ciekawi, co tutaj znajdziemy. Być może jeszcze jakieś pozostałości starych schronów. Kto wie? Zobaczcie. Marek, do dziury. Tak, sam se wskakuje. Nie będę z butów wyrzucać piachu. No dobra, słuchajcie, mamy tutaj jakąś linię okopów. Tam na górze coś może też być ciekawego. No zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Spójrzcie, jak te okopy sobie biegną.
No to możemy chyba przyjąć. To pytanie jest dla znawców, którzy potem wytykają nam błędy. Chyba możemy przyjąć, że tak wyglądają zdobione metodą chałupniczą okopy. Nauczeni doświadczeniem, słuchajcie, kolega Marka, wysyłamy pierwszego. Słuchaj, ja cię, broń Boże, nie obgaduję. Ja tylko tutaj doceniam twoje zasługi i chcę właśnie widzom przekazać, że ty przecierasz ten szlak, biorąc na siebie niezliczoną ilość kleszczy i komarów. Cierpliwości. Dobra, słuchajcie, tu mamy jakąś górkę. Przestanie gadać, bo się zdyszy. A to swoją drogą, że ten, ja zaraz się zatkam. Kawałek siatki maskującej, proszę, kolega Marek znalazł. Nawet z wykałaczką. Tam więcej. Dobra to, ciś. No, ciś. Ty mi ja potem powiesz, ty mi powiesz, czy warto. Domyślam się, że nie warto. Słuchajcie, piaskowa górka, niezawiązane obuwie, bez bieżnika, czyli normalnie warszawscy turyści na wycieczce w Tatrach. Tylko Marek zapomniał szpilek założyć. No dobra, jesteśmy na górze, mamy jakąś tam dziurę, natomiast zobaczcie, wszędzie mamy siatkę maskującą tutaj rozciągniętą pozostałości. Ciekawostki, panie Marku, co my tu mamy? Oprócz dziury. No mamy dziurę w ziemi. Z kawałkami siatki. Chce pan tam iść? Ale idź. Idź. No idź. Idź kamerą. Jak idź. Już pozwałeś kamerę, to idź. Tak, tak. No zobaczcie. Jakie fajne. Jakby było mało, że się na szczelincu musiałem przeciskać. Zobaczcie. No i stoimy tutaj. Panie Marku. A ja tu. Chodź za pan tu, poopowiadaj. Chodź pan tu. Tutaj, tu. Panie Marku, rzuć pan okiem na ten bajzel. No, rzucam jednym, drugim. I pan powiedz, dlaczego ta dziura z tym wejściem tutaj tajemnym, taka dziura, o, czeka, mogła służyć. Może ziemianka tu była. No bo tu mamy schody, ale jakiś uprzejmy zasłonił to patykami. Ja będę musiał znowu tędy przejść. Chyba, że mi Marek poda rękę, ale nie, Marek nie poda rękę. Chyba, ja wiedziałem. Chociaż z tej strony nie ma po co wyłazić. Nie, tam. Ale tu nie ma jak podejść. Ja jestem za stary. No, dobra, słuchajcie. Nie, to nie. Wracamy. Oj, tam odwal się, no. Słuchajcie, żebyście nie mówili, że my się obijamy, że przyjeżdżamy na gotowe. Zobaczcie, w jakiej dżungli. My tu musimy normalnie dla was się przedzierać. No i dobra, jesteśmy znowu pośrodku niczego. Przypuszczam, że tych choinek i tej całej reszty tałataństwa nie było tutaj w momencie, kiedy wojska rakietowe się bawiły. Chociaż tego też wykluczyć nie można. Prawda, panie Marku? Tak. Nieważne, grunt, że potwierdzasz. Więc słuchaj, te 10 tysięcy, co miałeś mi przelać, to bardzo chętnie. Słuchajcie, kolejna plama. Tak, tak, nie wiem, jak będziecie widzieć. Kolejna plama tutaj, zobaczcie, sobie pomniejszymy. Byliśmy już tutaj, tu były te okopy. Byliśmy tu na górze, teraz jesteśmy tutaj. Na dole. Na dole, przez te wszystkie chaszcze i krzaczory. Panie Marku, co tu mogło być? Co tu mogło być? Tu mogła być wyrzutnia. No, proszę. No co więcej, na razie nie wiemy co więcej. Słuchajcie, no licząc, musimy że tych choinek... Licząc, że tych choinek tutaj nie było, no to miejsce całkiem spoko. Jeszcze raz. Tu, tam. Tu stała wyrzutnia.
A ty oglądałeś Kaszpirowskiego przed wyjazdem dzisiaj? A tabletki wziąłeś? Dużo, całą paczkę. To może dlatego widzisz tą wyrzutnię. No dobra, słuchajcie, nie nabijemy się z kolegi, bo to potem focha rzuca i... I potem jest nie do życia, no i będę musiał w bagażniku jechać. No chyba ty. Słuchajcie, szukamy tego schronu, domniemanego schronu, który może być gdzieś tutaj w okolicach tej górki. Natomiast tam, jak widzicie, mamy jeziorko Bajorko. Mamy tutaj jakieś fragmenty betonów. Tutaj mamy żywy relikt w przeszłości. Nie ma, tak mi się wydaje, żeby iść gdzieś tam, wiesz, studiować. No. Stoisz na warcie i ryby łowisz, no ja wiem. Ja chodziłem nad morze. Ale też nie ma. Taki ma. No dlatego mówię, nie? Że jak już tu wlazłem, to chcę to zobaczyć. Tutaj widzicie, mamy fragmenty siatek. Oho! I kolejne siatki. I butelki. Marku, ty tu na pewno nie byłeś wcześniej? Okej. Okay. No, butelki, nie? No bo to jest tam, gdzie jest ten budynek, wiesz? Ten magazyn. Tak. Nie, słuchajcie, nie znajdziemy w tym gąszczu nic. Oho! No jestem teraz betonowy. No to jest te, to jest tam, gdzie żeśmy byli. Tak. No to idę. Sami przyznacie, że z góry to wyglądało całkiem nieźle, ale niestety, mimo że obleźliśmy wszystkie, ale dosłownie wszystkie domniemane stanowiska, gdzie przypuszczaliśmy, że stały rakiety, nie znaleźliśmy nic ciekawego. Dobra, kochani, wycieczka można powiedzieć częściowo udana, dlatego że znaleźliśmy w bardzo fajnym stanie budynki. Jak się okazuje, jednostka nie do końca jest opuszczona, bo nawet jest, rzekłbym, zasilana. Widać, ktoś to przejął, ktoś zaczyna coś z tego robić. Wszystkie okna są w całości, wszystkie drzwi pozamykane. Obeszliśmy również, jak widzieliście na materiale, miejsce, w którym powinny być według teorii wyrzutnie rakiet. Znaleźliśmy jakiś tam okop, znaleźliśmy jakieś miejsce, gdzie to być może było poustawiane. No cóż, reszta zostaje tylko w strefie domysłów. Być może gdzieś na YouTubie, na Google'ach, na Wikipedii uda czy Wam, czy nam znaleźć się więcej informacji na temat tej jednostki. A jak coś od tego macie, komentarze piszcie, komentujcie. Może coś może wspólnie... Może ktoś tu służył. Dokładnie, może ktoś służył w tych rejonach. Być może wspólnie dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Co to jakie było, trudne, nie? Słowo. Ja wiem, wiem i niezrozumiałe dla na przykład dla mnie, nie? No, dobra, koniec tego teatrzyku. Pijemy i spadamy. Nara. Nara.